Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony wojsko.pl94, a ja witam was w kolejnym odcinku z serii Podręcznik Broni z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się odzieniem. I to nie byle jakim odzieniem, bo jest to odzienie kupca. A więc, przepraszam, polityka, pomyliłem się z poprzednim filmem. Popularne odzienie w szeregach przedstawicieli korony brytyjskiej. Słuchajcie, najpierw warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle w okresie złotego wieku piractwa, czyli w latach 1650-1725 politycy w Indiach Zachodnich, czyli na Karaibach, na obrzeżach Kuby, ale nie tylko, byli potrzebni? Otóż tak. Zapytacie dlaczego? Ano dlatego, że owi politycy byli wysłannikami, zarządcami, tudzież ludźmi na zlecenie, wysłanymi przez króla danego państwa. Akurat w tym przypadku mamy odzienie z Brytyjczyka. Odzienie z Brytyjczyka. Odzienie brytyjskie. Te osoby, takie jak gubernator, po prostu miały zarządzać sprawami danego kraju, tak, danego państwa w dość odległych zakątkach świata. Takich właśnie jak między innymi Karaiby, gdzie król takim osobom, takim przedstawicielom dawał pełnię władzy, dawał stanowisko gubernatora na jakichś odległych ziemiach, jak na przykład na wschodzie, w okolicach Malajów, jak na przykład Singapur, jak właśnie Karaiby, tak żeby podkreślić to, że również tam Brytyjczycy mają swoich przedstawicieli i nie jest to nie wiadomo co. Słuchajcie, odzienie, które ma Kenway, jest odzieniem, ma kolor zielony, aczkolwiek no w tej chwili ciężko tutaj o kolor zielony na ekranie, ale ciężko o kolor zielony na ekranie, tak jest. Samo odzienie ma właśnie kolor głównie zielony oraz biały, aby podkreślić, no oraz tam gdzie nie, gdzie ewentualnie jest jakiś czerwony, ale to ewentualnie właśnie pas. Natomiast kolor zielony oraz biały były wykorzystywane właśnie po to, aby podkreślić, że jest to nic innego jak człowiek, który zajmuje się polityką dla Królestwa Brytyjskiego. Dla brytyjskiego dominium, bo musicie wiedzieć, że do I wojny światowej Wielka Brytania zajmowała aż 25% powierzchni ówczesnego świata, więc no, praktycznie 1/4 całej ziemi podlegała pod Wielką Brytanię, więc bądź co bądź, ale jednak trzeba było mieć jakichś tam swoich wysłanników. Jeśli chodzi o odzienie hiszpańskie, no to tutaj jest różnie. Owszem, królowie hiszpańscy, tak samo jak brytyjscy, mianowali swoich zwierzchników, tylko gubernatorów, ludzi odpowiedzialnych tam
czy to w Afryce, czy też na Karaibach, czy w Ameryce Północnej, swoich namiestników, swoich ludzi, po prostu którym ufali i wiedzieli, że oni są odpowiedzialni i godni zadania, aby reprezentować króla hiszpańskiego. Natomiast nie zachowało się zbyt wiele informacji odnośnie tego, jakie odzienie mieli sami tacy wysłannicy hiszpańskiego króla. W grze również takiego odzienia nie ma. Natomiast można przypuszczać po jednej rzeczy, że skoro ogólnie angielska armia na terenie Karaibów posiadała mundury, które miały kolor taki żółtawy, jasno-pomarańczowy, natomiast Hiszpanie z kolei mieli kolor czerwony. Jeśli się nie mylę, muszę tutaj wejść do bazy danych. Żebym czasem czegoś nie rypnął. Nie, przepraszam, tak, rypnąłem się. Brytyjczycy mieli czerwone, natomiast Hiszpanie te właśnie takie żółte, jasno pomarańczowe. Natomiast jaki sam kolor miało odzienie delegatury politycznej Hiszpanii, no to jak mówiłem wcześniej, trudno powiedzieć, ale wnioskując po tym, żeby po prostu odróżnić się, to prawdopodobnie były to kolory jakieś takie, może nie tyle co czarne, ale bardziej właśnie takie granatowe, niebieskie, żeby podkreślić po prostu tą dominację. Dobra, to tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Czekajcie na kolejne odcinki. Cóż, widzimy się w kolejnym materiale z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jakie to będzie odzienie? Otóż jeszcze nie wiem. Zastanawiam się teraz tak naprawdę nad dalszymi odzieniami. Może jakieś zobaczyć, czy będą to nagrody, czy takie do zdobycia, czy jakieś inne. Dobra, tak czy siak, dzięki wielkie za wysłuchanie i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!